Witajcie drodzy kochani. Ja chciałbym w tym programie omówić kilka takich warzyw, które dają nam siłę. Otóż zacząłbym może od groszku i od bób. Po prostu groszek od wielu setek lat był stosowany, jak również bób, i jest tutaj w Hiszpanii jakby warzywem, które wzmacnia siłę danego człowieka. Wielcy sportowcy, tacy ludzie sportu w Hiszpanii, właśnie piłkarze, mają dietę złożoną właśnie z groszku i z bobu. Dlaczego? Bo właśnie bób i groch ma dużo białka w sobie i jest warzywem bardzo zdrowym. Ja tutaj powiem, że powoli dieta ludzi się zmienia w Hiszpanii. Dawniej ludzie jedli więcej tego bobu i tego grochu, a w tej chwili bób i groch daje się zwierzętom takim jak muły, jak osły, jak konie, żeby po prostu polepszyły swoją kondycję fizyczną. Dodam jeszcze, że takim owocem tutaj rosnącym w Hiszpanii, który wzmacnia bardzo mocno ciało, mięśnie, zresztą był stosowany wielokrotnie w starożytnej Grecji. Wielcy pisarze greccy też opisują w niektórych pismach o tym owocu, to jest właśnie figa. Figa ma to do siebie, że posiada cukry proste i również jest owocem wzmacniającym organizm fizycznie. Znaczy się, wielcy atleci greccy i nie tylko greccy, również rzymscy właśnie jedli dużo fig z tego względu, że figa nam daje dużo siły. Ja bym polecił jedzenie fig albo suszonych, albo takich surowych, bezpośrednio z drzewa zerwanych. Dlaczego? Ponieważ figa, która jest świeża, ma więcej wartości odżywczej, wiadomo, ale też figa, która jest ususzona, też ma dużo cukrów prostych i dużo wartości odżywczych, także w jednym przypadku i w drugim figi są po prostu bardzo dobre. Następnym takim elementem to są migdały. Migdały, oprócz tego, że już jak mówiłem w poprzednich programach, promieniują bardzo wysoko, na promieniowanie ich wychodzi na 30 stopni promieniowania pozytywnego. Dodam też, że skórka od migdała może służyć jako naturalny odpromiennik, jeżeli po prostu się kładzie pod łóżko. Migdały również nam dają dużą siłę. Ja bym Państwu polecił po prostu kombinację figi suszonej z migdałem suszonym, ponieważ ta kompozycja jest bardzo zdrowa dla organizmu i bardzo wzmacniająca dla całego ciała. Także polecam Państwu właśnie tą kompozycję migdała suszonego z figą suszoną. Jak również chciałem powiedzieć trochę słów o kukurydzy. Kukurydza stosowana była przez plemiona indiańskie już w południowej Ameryce od wielu setek lat, nawet od tysiącleci. I kukurydza również jest, nasionka kukurydzy mają to do siebie, że czy surowe, czy ugotowane, są bardzo wzmacniające, odżywcze, poprawiają wygląd skóry. Także polecam Państwu też stosowanie kukurydzy. Nasz przyjacielski naród amerykański również wielokrotnie w swojej diecie stosuje kukurydzę, czy to gotowaną, czy przetworzoną, czy jako mączkę kukurydzianą, ale w diecie amerykańskiej też jest stosowano właśnie też dużo kukurydzy w różnorakich formach. Także mniej więcej to, drodzy kochani, co chciałem Wam powiedzieć o tych warzywach, które wzmacniają Wasz organizm. Powodują wzrost siły, wzrost Waszych mięśni, poprawę wzroku, tak jak w przypadku figi. Jeżeli ktoś je figi, oczywiście wzrok się poprawia. I to właśnie są takie owoce i warzywa, które, drodzy kochani, Was mogą bardzo wzmocnić. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma produkuje aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, który jest odpromiennikiem, który leczy, pomaga na zdrowie, to jest właśnie aronit. Jak również mamy podkładkę, która harmonizuje wodę, harmonizuje struktury wody. Oba produkty można kupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.